Hej moi drodzy, witam was serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z The Rake Hollow. Kochani, co my dzisiaj będziemy robić? No mamy już tu elektryczność, mamy zapewnione jedzonko dla naszych manderków. Tylko teraz pytanie, czy nie mamy ich trochę za mało? Dołóżmy tutaj nasze nasionka. Była marchewka, to była kapustka akurat. Akurat, pocisków trochę mamy. Dobra, aktywne zadania. Osiągnij czwarty poziom obozu. Obóz mamy w tej chwili trzeci poziom i niedługo będzie czwarty. Brak żywności, brak zasilania, automat do paintballu. No brak zasilania, bo nikt tu nie pracuje i dlatego. Załadujmy sobie kociołek. Jeszcze tak, pirazy drzwi. Nie mają niestety zabawy. Ja pamiętam, że tą piłkę tutaj postawiłem przypadkowo. No ale cóż, się mówi trudno. Się mówi trudno. Którym to się budowało? C? C. Czy my mamy jakieś surowce? Nie mamy. Metalowa tkanina. Czary. Banderki już pracują. O, możemy dać kryształ jeszcze. No to masz. Zawsze to chyba jakieś ekstry wpadają za to. A jednak nie. A jednak nie wpadają. Jednak nie wpadają. Dobra, zebraliśmy znów trochę czarów. To tak, czerwona manderka. Od ciebie nie możemy niestety nic wziąć. Ani nic ci dać. A może zielonej? Też nie możemy. Dobra, nieważne. Lecimy na wyprawę. Tu już wszystko ogarnęliśmy. Tą notatkę jedną zgarnęliśmy. Co tu było? Był nasz znacznik? Nie. A, dostawczak. Dobra, nieważne. Już wiem. Tu były dwie notatki, to wzięliśmy. Czyli teraz te trzy wyspy musimy sobie ogarnąć. Musimy sobie te trzy wyspy ogarnąć. Tylko ja sobie jeszcze zrobię przy okazji trochę tych kryształów. No właśnie, co my w ogóle mamy w torbie? Mamy cztery kryształy ochronne. Nie mamy, z tego co widzę, niestety żadnych miksturek, ani nic z tych rzeczy. No nie mamy. No nie mamy, czyli musimy zrobić maść leczniczą, tylko... Ile? Te trzy sztuki? A niech będą trzy. Kryształ ochronny, zrobimy sobie kolejne trzy. Przyda nam dziewięć i czar teleportacji, myślę, że za dwie sztuki wystarczy. No i gitara. Oddajmy sobie przy okazji jeszcze wszystkie materiały i tym podobne. Te okruchy też nam nie są potrzebne. Strzałę nie. Okruch malachitu. Jeden łuk możemy sobie odłożyć. Chyba oddałem wszystko, no nieważne. No nieważne. Garłacz, strzały, tasak, wszystko. Wszystko mamy. No i mamy dwa tasaki, dobra. Dwa tasaki nam starczą, na spokojnie, dwie broni dystansowe również nam starczą, na spokojnie. Więc idziemy. Idziemy, wszystko już odłożyliśmy na luziku. Tak. Wyruszamy w podróż dookoła świata. Nie no, żarcik, żarcik. Musimy zdobyć jakieś surowce, bo tego też mamy mało. Tylko tak. Te trzy wyspy, one są w stronę... Właśnie. Ciężko będzie się tam dostać z tymi kryształami. To trochę jednak podróży jest. Trochę podróży jest. Zastanawiam się przypadkiem, czy nie byłoby lepiej... Czy nie byłoby lepiej... Pogarniać również tych skrzynek... Właśnie w takich miejscach jak tamte. Zobaczymy, czy blok się nada. Nadał się. Może ja częściej muszę tego bloku używać. To może nie być głupie. Pytanie, czy tam wejdziemy. Tyk. Też tam nie widzę, żeby cokolwiek było. No może na razie sobie tam nie pójdziemy. Na razie sobie odpuścimy. Tam byliśmy, z tego co pamiętam. I tak, teraz możemy przejść na tą wyspę.
I chyba od razu to zrobimy. Przy okazji zobaczymy, czy nie ma tutaj żadnych fajnych rzeczy. Bo czasem można coś zauważyć, że jest w tych właśnie odmętach morza. O. Specjalnie przyczekałem. Dobra, dwa kryształy, żeby dostać się na tą wyspę. Bo to jednak troszeczkę potrzeba było. No ludzie, już jesteśmy tak ogarnięci, że bez problemu. Jeszcze strzałkę dostaliśmy, świetnie. I tak, pamiętam, że chciałem przejść sobie tędy. Chciałem sobie przejść tędy, ponieważ iż to było bliżej. No, sztygnają. No, jak? No, nie da się odbić. No, chyba i tak będzie potrzebny kryształ. Tak, niestety, nie udało się. Oh! Shit happens. Dobra, pozdychały. Tylko nie wiem czemu, ale ten kryształ wypadł. Trochę daleko. Dobra, poziom eteru 10. No spokojnie, dam radę. Tu były jakieś notatki. Nie ma, są skrytki. I są dostawczaki, ale niestety dostawczaków jeszcze nie możemy ogarnąć. To jest trochę słabe pod tym względem. Nic nie wyleciało? Lipa. Lipa. Tylko tu są grzybki. Tutaj są jakieś dziwne rzeczy. A nie, to nie są grzybki. Znaczy, są grzybki, ale tych grzybków nie możemy dotknąć. Cóż to za... Zmienimy sobie broń, bo myślę, że to może być walka. I myślę, że powinniśmy sobie również zmienić na maści lecznicze. Tylko czy mi 3 sztuki wystarczą? Czym ty jesteś? Ty nas nie atakujesz. Mazgaj, jak długo tu jestem? Za długo. Możesz policzyć znaki na ścianie. Codziennie jeden. Jest mi to obojętne. Po prostu odznaczam. Poza tym niewiele mam do roboty. Stary Mazgaj. Zwiędły worek starych, słabych kości. Dobra, ale co, ty nic tutaj nie znaczysz? Chłopie. Tych dni nie jest za dużo jakoś. Wiem, że to lata może będą, ale jak dni to luz. Malutko. Nie, my już chyba 5 zaliczyliśmy. Czy ja wiem, czy tak długo tu jesteś? Dobra, mamy troszeczkę na szczęście teraz materiału. Bo materiał nam się przyda. Pamiętam, że go dosyć sporo brakowało. Nawet piłki nie mogliśmy przez to stworzyć. No ale mówię, dopóki nie dojdzie nam surowcy z dostawczaka, no to niestety to będzie ciężkie. No właśnie o tym mówię. Ja wam wyjaśnię za chwilę, o co chodzi z tymi dostawczakami. Na jakiej zasadzie one działają w ogóle. I dlaczego ja takie na nie liczę. Dobra. Padło barachło. Tam jest plan. Widzę go.
Oddychaj. Już przestaliśmy się nawet z nimi kryć. To jest dobry początek. Dzięki za planik. Dzięki za planik. Planik się przyda na pewno. Poziom eteru 3. Jeszcze 3 nam zostały. W sumie teraz już będą 2. W sumie teraz już będą 2. Ja tak trochę zlazłem z trasy. Zlazłem z trasy i zaraz się zgubię. No właśnie, tu na górze nie byliśmy. Było tego dostawczaka. Można rzec, że go trochę ominęliśmy. Dobra, ostatni eter został, tylko gdzie jest ten ostatni eter? Czy tu nic nie ma? Ja bym bardziej się spodziewał, że tu będzie gdzieś plan schowany na samym szczycie, ale... Ale... No i dobra, moi kochani, o co chodzi z tymi dostawczakami? Bo widzę, że niektórzy nie kumają, o co chodzi. Te dostawczaki da się połączyć z bazą, pewnymi takimi słupkami. I z tych słupków potem te surowce będą wędrować do naszej głównej bazy. Tylko mówię, no musimy osiągnąć 4. poziom bodajże, żeby te słupki sobie odblokować. Również potem eksploracja będzie troszeczkę łatwiejsza. Myślę, że znacznie to nam ułatwi naszą podróż. Dobra, tu jeszcze zostało w sumie tylko poziom zalewu 1. I będziemy mogli przejść na kolejną wyspę. Tu jest bezpiecznie. Wyspa oczyszczona. Ups. Garusz taśma pochowana. No tak średnio bym powiedział. Tak średnio. Dobra, tutaj nie, bo tutaj byśmy już wyszli. Jest jeszcze wilk. Tych wilków chyba najbardziej nienawidzę. O, gdzie? Skąd? Jak? Ej, bajter. Uspokój się, bajter. Uspokój się, bajter. Pójdziemy na pewno tą większą wyspę, chociaż widzę, że tam też jest dostawczak. Może byśmy tu jednak poszli? No to jest... A nie, to jest ta większa wyspa, to jest ta mniejsza, okej. Dobra, to pójdźmy może na razie na mniejszą. Pójdźmy na mniejszą. I tak nie wiadomo, ile nam czasu zostało jeszcze z powodu inwazji. Ta inwazja już może być za chwilę nawet. Zalew eteru 20? What the fuck? Aż tyle? O nie, to jest kwiatek. To jest kwiatek. Trochę sobie ułatwimy tą rozgrywkę. Powalić się tu z nimi naprawdę będzie ciężko. Kolejny dostawczak, tylko co on daje? Żelazo... Nie, deski, przepraszam. Czyli to jest wyspa dosyć taka, że tak powiem, złożona z wielu ilości eteru. Dobra, tykło. Wąt po czwaro. Jakby mieli się z tym tłuc non stop, to naprawdę. Tu możemy sobie użyć tej potki nawet. Z jednej. Pamiętam, ile one dawały. Dobra, nie dały full, więc git. Tam nie czuję, że to stracone. Punkty zdrowia. Trochę nasionek, świetnie. A serio, tego eteru tu jest od groma. ...15 punktów. Może trochę też tych punktów ponabijamy. To na samym końcu, bo tam trzeba... ...niestety wejść do wody, z tego co widzę. On tu nie przeskoczy chyba. Ty, czym ty jesteś? Czym ty jesteś i co cię leczyło? Bo cię chyba coś leczyło. To się naprawdę robi dziwnie. To się naprawdę robi dziwnie. Robi się coraz ciężej. Tych mobów jest coraz więcej.
Dobra, poziom wbity. Poziom wbity, tylko tak, czy my w ogóle dodajemy sobie, czy dodajemy sobie umiejętności? Dodajemy sobie. Mam obecny poziom trzeci. Coś mi się pomyliło. Obrażenia jednoręczne, mamy już to, tak? A, ale możemy sobie to zwiększać. Następny jest 6%. Blok, szybkość broni jednoręcznej. Szansa na kryt, krytyk, obie... Obronie, obrażenia jednoręczne. Wzmocnienie obrażenia. A, to w sensie wzmocnione, okej. Wzmocnienie obrażeń spowoduje zwiększone obrażenia. Odblokujmy sobie może te bronie dystansowe. Bo tego też troszeczkę używamy, a widać, że czasem jeden pocisk nie do końca wystarczy, żeby cokolwiek zrobić. U, tam są jakieś kryształy czerwone. Czy ja dobrze widzę? Się chyba zablokowałeś, biedaku, co? Ajajajajajajaj. Nie wiem, co się dzieje. Wypierdalaj. Zirytowałeś mnie. Zirytowałeś mnie. Padł? Padł. Tylko tak, jak nie używaliśmy... Jak nie używaliśmy, to było aż nadto tych naboi. Teraz już ich tak nadto nie ma. O, ale dobra, trochę amunicji wpadło. Znów mamy mało życia. Znów mało życia mamy. A musimy sobie zostawić troszeczkę amunicji jeszcze na Boże, zabrakło mi słów. Dobra, użyjmy trochę łuku może, co? 11 strzał mamy, myślę, że akurat. Na oblężenie. Musimy sobie troszeczkę amunicji zostawić na oblężenie. Widzę, że jedzenie nam zaczęło spadać, czyli pewnie już wszystkie nasionka poszły w cholerę. Niedobrze. Niedobrze. Ale mówię, ogólnie taka gierka jest chilloutowa, można sobie z nią tak pograć bez żadnego pośpiechu. Język jest nie lubię. Dobra. Siadłeś. Czym są... O nie, to jest ten... srany kwiatek. Nie ma dziadu. Jezu, ile ty masz zdrowia? Oczywiście jeszcze się musiałem spieprzyć. Tyk, walimy cię w czapkę. No, ty nie jesteś ciężkim przeciwnikiem, naprawdę. Nie jesteś ciężkim przeciwnikiem. Myślałem, że jesteś cięższy. O, tak pięknie się dwa zgrywają. 2-1. Przy okazji jeszcze drzewo w czapkę dostało. Okej. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Coś jakby grało z tej strony. A, została skrytka. Jej, ile pocisków do garłacza. To lubię, jest notatka. Zapisy Sary Hołów. Przybycie. Pierwszą rzeczą, jaka do mnie dotarła po przebudzeniu, był śpiew ptaków. Kiedy jednak otworzyłam oczy, drzewa wyglądały dziwnie. Zupełnie jakby nachylały się, by mnie ukołysać. Potem usłyszałam szepty. Wyglądało na to, że zostałam uniesiona i ukryta przez rośliny. W zadziwieniu patrzyłam, jak moi prześladowcy przechodzą tuż obok. Kiedy zniknęli mi z oczu, zostałam łagodnie opuszczona na ziemię,
Lecz wiedziałam, że zagrożenie nie minęło całkowicie. Nie wiedziałam, co mam robić, dokąd się udać, aż przemówił do mnie ptak. Choć zdawało się to szaleństwem, usłuchałam jego rady. Ocaliło mi to życie. No i mamy najazd. Mamy najazd, czyli nie zrobimy chyba wszystkich wysepek, które sobie zaplanowaliśmy. Wow! Czemu to jest kot? Czemu to jest kot? Ej, kocie, ja cię widzę. Widzę tego kota, tylko nie wiem, co on robi. I dlaczego on tu jest? Czyli te skrytki dają delikatny dźwięk, gdzie mogą być. To trzeba też zapamiętać, że jak usłyszymy taki dźwięk, automatycznie trzeba zacząć szukać jego źródła. Kolejny planik. Ojej, ile was tu jest? Ile was tu jest? Ile was tu jest? Nie pamiętam, czy my przypadkiem nie skończyliśmy właśnie na najeździe mniej więcej nasz ostatni odcinek. I wydaje mi się, że te najazdy są co pół godziny. Widzę, że mamy 21 minut odcinka, akurat tu by się to wszystko zgadzało. To by się wszystko zgadzało. Dobra, nasionka. Musimy się trochę pospieszyć, bo to już jest... Już jest nieciekawie z czasem. Tam nic nie ma, nic nie ma. Nie wiem, ile zostało jeszcze tych naszych... A, poziom 0,1, czyli został ten jeden na wodzie, czyli trzeba szukać na wodzie. O, właśnie tu. O, właśnie tu. O, tu możemy sobie bezpiecznie to nawalać w cymbał. A? Grot, strzała i kilka garłaczy, świetnie. Dobra, czyli obczyściliśmy tą wysepkę. Obczyściliśmy tą wysepkę. Tu raczej już nic nie ma, prawda? Wszystko już zabraliśmy. Dostawczaki, grzybki, strzały. Gdzieś tu jeszcze są strzały. Czyli pewnie jakiś śmietnik niezabrany. No tutaj jest. Ale ukryte. To jak tam się dostać? Pewnie z kamyczka. Pewnie z kamyczka. O, właśnie. Ale to nie były strzały. A tu u nas nie było jeszcze. Ale ukryte. T-shirt ze szkieletem ryby. Sznurówki. Kartoniki soku. Nie no, sporo tego było. A no właśnie, tu było wszystko rozwalone. Nadal są tutaj te rzeczy, które widzieliśmy. I nie da się z tego... O, soczek! Nie! Soczku nie zostawię! Soczka nie zostawię. Zostawię soczka. Zapomnijcie. Soczka ja nie zostawię. Wracamy tam jeszcze raz. Tu jest ten nasz kamyczek. Opa. Przy okazji może zobaczymy, czy tak z dachu cokolwiek widać. Jakieś takie skrytki, nieskrytki, ale chyba nie. Chyba nie. Ten soczek trzeba zabrać tylko i już jest git. Dobra. Mamy, mamy. Panie Kiciu. Co ty tu robisz? Czemu tu jest kot? Czy ja czegoś nie zabrałem? To jest pytanie za milion punktów. Czy coś tu zostało, co mogłoby być ważne w tej fabule? Nie, tu nic nie ma. Tu też nic nie ma. No, szukaliśmy cały dom, nie ma tu nic. Nie ma tu nic, co mogłoby tego kota striggerować. No cóż, mówi się trudno. Dobra, wracamy do bazy. Myślę, że to już na razie wystarczy. Mam nadzieję, że wbijemy ten czwarty poziom, naprawdę. Dużo nie zostało. Ty jesteś jeszcze malutki. Dajmy ci kryształki. O, i akurat będzie level.
A, nam te manderki pięknie dorastają. 250 PD. I mamy... Nie, nie mamy. Kluptek jest teraz młody. Jeszcze nie mamy tego PD obozu, no niestety. Dawaj prezent. Trzymaj dar. Błyskotka plus jeden, świetnie. Dajmy ci kryształ. To niestety PD nam nie zwiększy. On niestety nam PD nie zwiększy. Gdzie te manderki pouciekały? Bimek. Dajemy ci kryształy. On też tylko jeden. No niedużo. Niedużo. Czy my z tobą już to nic ogadaliśmy? Już nawet nie pamiętam. Daj kryształ. No prawie. Czyli brakuje tych kryształów jeszcze, no. Ja już nie wiem, z którym gadałem, z którym nie gadałem. Z zielonym chyba gadałem. Brak dostępnych działań, dobra. No sprawdzę jeszcze. Tak, z zielonym, niebieskim, fioletowym. I z czerwonym chyba rozmawiałem. Nasionka kapusty. Nasionka marchwi. Już macie jedzonko zapewnione. Ale nie widzę tych. O, tu są. Czy do czerwonego zagadam? Może? Nie. Tego zdewalowaliśmy. Mamy 4 manderki chyba. 4 manderki? 4 manderki. Drzewko technologii. No właśnie, na tym czwartym poziomie. Pompa, donica z wanny, przekaźnik wody, przekaźnik zasilania. No nie, jeszcze. Miejsce na wzmocnienie manderka? Zagroda do homarów. Gdzie to jest? Szklarnia. O kurde. Może tego jeszcze nie ma tutaj? Niedobrze. Niedobrze. My sobie możemy odblokować ten płot? Możemy. I tak zastanawiam, czy by nie postawić go, ile w ogóle trzeba. Trochę drewna i trochę czarów. No to weźmy sobie go tak postawmy tutaj. Przynajmniej trochę nas to obroni. To PD nam niestety nie daje. Niestety nam to PD nie daje. Żeby ktoś jeszcze jakoś fajnie snapowało, to by było dobrze, ale niestety. Niestety. To nie Planet Crafter. Zawsze to się, właśnie to budowanie było największą bolączką tutaj w tej grze. No i fajnie, no i mamy już ogrodzone mniej więcej pirazy drzwi. Teraz będzie jeszcze najazd, to już będzie troszeczkę mniej ciekawie. To już będzie wtedy mniej ciekawie niestety. Takie to ogrodzenie trochę niewymiarowe, ale... Lepsze takie niż żadne. No właśnie, trochę to nie wyszło, trochę to nie wyszło. Trochę to nie wyszło, no ale dobra, mamy teraz tylko 3-4 wejścia. Tak? 2 i 2. W sumie mógłbym się pozbyć niektórych wejść jeszcze. To nie jest głupim pomysłem. Dzięki temu po prostu wiemy, że... Od tej strony nas nie zajdą. Dobra. Dwa wejścia. Gdzieś tu jeszcze drewno widziałem. No i dobrze widziałem. Jedną sztukę, bo jedną sztukę, ale mamy. Dawać mi ten najazd. Pusta.
i marchew. Nadciąga najazd. Zmieńmy sobie amunicję na garłacz. Garłacz to jest przyszłość. Tam są. Nie! Zostaw to gnoju! Zostaw to gnoju! W las minie tam, gdzie trzeba. Zostaw to, padalcu! Dobra, nie żyje. Won. No nie! No nie, on wybuchnie! Dobra, żyjemy. Żyjemy. Żyjemy, tylko naprawy naprawdę sporo będzie niestety. Ale chyba nic nie zniszczyli. Nic nie zniszczyli, dobra, no całe szczęście. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. My się widzimy oczywiście w następnych odcinkach z Drake Hollow. Trzymajcie się. Hej, hej!